żeby pobić takiego gościa jak ja, to trzeba mieć jaja ze stali, a nie siuraczkiem takim latać. Na Korytyńskiego był taki, że tak powiem, burdel, który on go ochraniał. Dziewczyny same stąd odmówiły, że to jest malutki ptaszek, dlatego bił dziewczyny. To jest właśnie cały gwiazdor. To jako z takim małym ptaszkiem i jajeczkami mógł takiego konia jak ja pobić. No. No, o czym rozmawiamy? Ja teraz robię te wywiady po co? Po to, żeby naświetlić ludziom inną prawdę, bo tylko łykają książki masy. Tam jest taka prawda w tych książkach opisana, jak to, że chuj połknął śliwkę i pestkę wypluł. No przecież ludzie, to jest niemożliwe, żeby wypluł pestkę, prawda? Proste, że nigdy nawet ręki tam nie podniósł, bo to jest tchórz, to jest króliczek. Serce ma zajączka i jest tutaj, on jest zwierzyną płową. Nie mylić się z zapieżnikami. Ktoś może sobie myślał, że a może to grubasek, to go tam obijemy. To trzeba dwóch takich jak ty podejrzewam. I to nie wiem czy taki, bo to ty już nie masz serca do walki. Ale byłbyś chętny na walkę z masą? Znaczy chętny, no to ja jak najbardziej. No. Pokażemy wtedy kto jest, że tak powiem, kozak. No. I nawet gdyby być może mógł nawet, że tak powiem, dostać, to kurwa to go zagryzę. No przecież proste, ja mam serce lwa, kurwa, nie zająca. No o czym rozmawiamy. To tchórz, jeszcze raz powtarzam, to jest tchórz i króliczek. A to normalny był brutalny gwałt z pobiciem solidnym. To jest taki właśnie, on ma kopnięcie, ale do baby. Babę uderzyć, o babę. No to... I teraz i on sobie wymyśla, że ja miałem wyrzutnie rakietowe. On sobie wymyśla, że ja robiłem napady. On sobie wymyśla, że ja 40 kilo kraka dałem komuś. No przecież... I to są zarzuty, 15 milionów za spirytus, to wszystko zarzuty. No przecież ludzie, no przecież dobrze, że pomyłki robił, tylko dlaczego za te pomyłki nie jest karany, bo za każde oszustwo, które on zeznaje nieprawdę, powinien dostać wyrok, tam nie wiem, 5-10 lat, żeby się kurwie bały. Tak samo nie ma informacji, kto dawał tam ten milion czy 2 miliony za jego głowę, tak? No, chyba ze swoich, bo tak samo jak tą bombę podłożył na Kopernika sobie. Ktoś jakby chciał go wysadzić, to by czekał, by podszedł, a nie w bloku wysadził. Ja już powiedziałem, chodź na pieniądze ludziom, co szyby powybiło. Tutaj mówi, że o Pershingu tam, że z Pershingiem latał i tak dalej. Owszem, ty latałeś, ale dawałeś prezenty. Przecież to nie pamiętasz, jakie ty prezenty dawałeś? Samochody, łańcuchy złote. Zapomniałeś o tym? No Mercedesa jednego, no to na dzień dobry. Pershing wyszedł to na dzień dobry, z więzienia. Tak? No, dokładnie. On twierdzi w tym wywiadzie, że ja go pozywam na walkę, a jestem gruby, tłusty i tak dalej. No chłopie, ja mam 1,70 m w wodzie w barkach, można zmierzyć. A jeżeli to by dla ułatwienia komuś powiem, no coś weźmy metr krawiecki, to jest 1,5 metra, a mi tyle brakuje. No. To niech sobie sprawdzi. A gdzie ty pasujesz, locho? Także tutaj nie wypowiadaj się, ktoś jest gruby, nie gruby, tylko dawaj wychodź, a nie będziesz gadał. Tak? Po co to straszyć, nie straszyć? Przy masie tak błyszczą, że skórę z miśka to sobie przed tym kominkiem położę. Ja powiedziałem, mówię, chłopie, mógłbym to znieść, że tam położyć tą skórę z tego miśka, kurwa, przed kominkiem, tylko że moje kurwa, to nawet kominka nie masz. Nie, ale wreszcie zaczął straszyć nas bandziorami. Mówię, to zadzwoń po tych bandziorach, nie przyjadą. No, zadzwonił, no i mieli przyjechać się bandziorzy. No ale my tam sobie popijaliśmy. No i patrzę, a tu wchodzą antyterrorystyczna wpada i patrzę, to krzyczą, ja mówię, panowie, spokojnie, to tylko ćwiczenia. Wypiłem sobie setkę, zagryzłem pierogiem, mówię, teraz możemy jechać. No, wtedy mnie zawinęli, ale też nic mi nie zrobili, tylko się śmiali, no bo, że tak humor, pozwolili mi wypić ten alkohol i zagryźć. Mhm. Też no, to w gazetach nawet opisali wtedy. Typowy kot, wolny strzelec. Bali się go, no każdy brał poprawkę na Miszka, że jest nieobliczalny, no taki typowy kocur, a szczególnie się go Masa bał, no. Masa to się bał Miszka jak ognia. W którymś z ostatnich zlecić programów... Zlecić zabójstwo na Masę to mógł ktoś, kto czy jeżeli w ogóle zlecał, to dla kogo on był przeciwnikiem. Panie Jarku, jaki pan był dla mnie przeciwnik, o czym my kurde rozmawiamy, no. Przecież pan dobrze wie, ja powiedziałem, ja już panu pisałem na jeżeli chce pan pisać na mój temat, pan pisze tylko to, co naprawdę było, a pan nie zmyśla, bo to są bzdury, no. Wiesz, nigdy pan mnie nie pobił, mało tego, i nie pobije, no. Mimo, że mam 57 lat. No, także to panu obiecuję, że nie ma takiej opcji. No. Po co pisze, że ty po prostu byłeś konfidentem już dawno, byłeś, jesteś i zdechniesz świnią konfidentem, no i tyle, no.